Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać. Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Daniel Jędrkowski. Dzisiaj moim gościem Kuba Midel. Cześć Kuba. Witajcie, witam Ciebie, bardzo dziękuję za zaproszenie. Słuchaj Kuba, bardzo Ci dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie, no bo nie jesteś w temacie kryptowalut tak mocno jak nasi widzowie, ale zależało mi na tym, żeby Cię poznali, ponieważ no, mam okazję przebywać z Tobą od pewnego czasu. Oglądam Twoje filmy, ale też byliśmy na wyjeździe w Dubaju i jest kilka takich ciekawych rzeczy związanych z mentalem, które widzę na przestrzeni pewnego okresu czasu u Ciebie się pozmieniało. I ja z wieloma rzeczami się zgadzam i chciałbym ten też temat poruszyć. A Was, wszystkich, którzy chcą Kubę zobaczyć na żywo, to zapraszam na 4. Kongres Niezależnych Inwestorów. Link macie poniżej. Kuba tam wystąpi, będzie odpowiadał na Wasze pytania. Ja też poprowadzę rozmowę z Kubą, no a później będzie panel dyskusyjny, gdzie będzie wspólnie z Filem Koniecznym, Kamilem i Radkiem odpowiadać na pytania, które też będą od Was padać, więc komentujcie, zadawajcie pytania, które mam zadawać Kubie indywidualnie, które mamy poruszać na panelu. No dobrze, ale tak zastanawiałem się, jak Cię przedstawić naszej społeczności, bo nie wszyscy mogą Ciebie znać. Jasne. I z jednej strony tak, przedsiębiorca, który przechodzi przez różne fazy, z drugiej strony inwestor, z trzeciej strony teraz, no nie wiem, podróżnik też, tak? Można powiedzieć, bo dużo korzystacz podróży... z życia, bym powiedział. Korzystacz z życia. Tak. Okej. Okay. Podróże są dużym elementem, wiesz, ciężko się jakoś zdefiniować. Na pewno w głębi serca przedsiębiorca. Na pewno gdybyśmy żyli w normalnym kraju, w normalnej części świata, może w innych okolicznościach przyrody, tak jak zaczynałem interesy, myślę, że skończyłbym z bardzo dużymi firmami. Natomiast firmy udało mi się zrobić duże i dość szybko przed 30 zrozumiałem, że to troszeczkę nie ma sensu. Mielenie pieniędzy to zresztą druga fala, myślę, że tych myśli nadchodzi teraz przy tym nowym ładzie, że wielu przedsiębiorców dojdzie do wniosku, że to nie ma większego sensu, jak się wszystko policzy. Wzrost przecież wartości wynagrodzeń, coraz większa konkurencyjność, no internet zrobił absolutną rewolucję. Marże spadają, ogromne podatki, przepisy, podatki. No, myślę, że naprawdę trzeba mieć dość niszowy produkt czy usługę, żeby dzisiaj dobrze zarobić, a jeszcze odłożyć. No właśnie, bo dzisiaj będziemy rozmawiali też i po części o inwestycjach, ale po części o mentalu. I taka jedna rzecz, zanim przejdę do takich konkretów, bo w naszym świecie kryptowalut bardzo często bywa tak, szczególnie teraz podczas tej hossy, że mnóstwo ludzi zarabia ogromne pieniądze. Ogromne pieniądze. Są, wiesz, pieniądze rzędu kilkunastu milionów złotych w okresie niedługim, bo to są, wiesz, 2-3 lata. Więc to są pieniądze, które bardzo często powodują tak duży napływ emocji, tak duże poczucie czasami bez sensu, no bo z dnia na dzień no, w sumie nic nie musisz, tak? No i co teraz robić? Ty miałeś taki moment w swoim życiu, gdzie faktycznie biznes szedł, był rozpędzony, ty stanąłeś obok tego wszystkiego, zacząłeś w pewnym momencie sobie żyć na... Zacząłeś nagrywać piosenki, tak? Był chyba taki moment, gdzie trochę zacząłeś korzystać z życia. To był wręcz bunt, dlatego że wiesz, wszyscy zarabiają, tylko nie ty. Znaczy, ty zarabiasz księgowo, ale de facto, czy masz 20 oddziałów, czy jesteś w 20 miastach, czy w 100, to tak ta korzyść z życia jest podobna. No właśnie, o to chciałem zapytać. Wiesz, co było takiego, że cię jednak cofnęło i wróciłeś do kwestii biznesowej, że zacząłeś coś robić. Zacząłeś się chyba od YouTube'a, tak kilka lat temu. O tym powrocie. Tak, o tym powrocie. Szukałem zajęcia. To będzie duży problem, który wspomniałeś. Zresztą dzisiaj mówię o mentalu. Mnie mental najbardziej interesuje. Bo kasa to jest technika. Jeden ma 3 miliony, drugi 5, jeden dopiero zaczyna. Natomiast ten mental jest bardzo ważny. Mi się nudziło. Jak gdyby ludzie, tutaj podglądam pytania, to te owce, wilki i tak dalej. No, wilk musi polować. Nie możesz przedsiębiorcy zamknąć na wakacjach i powiedzieć, teraz to będziesz na wakacjach. Ja myślę, że kryptowalutowcy, jak tam można was nazwać, mają rzeczywiście gigantyczny problem z sukcesem, który osiągną. Nie chcę mówić, że fuksem, ale no ktoś jest na fali, dobrze zainwestował, wyłożył 200 tysięcy złotych, wyjmuje 6 milionów. Dla wielu osób to jest kwota, która wystarczy na całe życie, jeżeli tego nie rozwalą na dwa niepotrzebne helikoptery. Więc jest to mentalnie duży problem. Ja uczę, jeżeli mogę jakieś tam porady dawać, żeby mieć zajęcie. Nawet jeżeli kupujesz sobie 30 mieszkań, to zatrudnij asystenta, ale udawaj, że coś robisz, jedź na remonty. Ja tak robię, bo no niespecjalnie dużo robię przy tych, bo notariusz wie, co ma robić, pośrednik, tak. Asystentka, tam żona pomaga, ekipy remontowe. No nic nie robię, oprócz nagrywania tych filmików, ale chociaż mam jakieś zajęcie. Więc
my jako ludzie, przedsiębiorcy, stworzeni jesteśmy do pracy. Jakąś pracę, jakieś zajęcie trzeba mieć. Jeżeli teraz ktoś zarabiał 4000 zł, bo znam takie historie, i nagle ma w kryptowalutach 5 milionów, to ma już potężny stres, że straci na wartości. Jeżeli te pieniądze wycofa, no to ma 5 milionów. No to jest albo narkotyki, albo alkoholizm, albo lenistwo, albo biznes. Jeżeli się nie zna na biznesie, zainwestuje w knajpę, któremu nie pójdzie. No umówmy się. Tak. To będą roztrwonione pieniądze. Więc jest to kłopot. No to dalszy temat na rozmowę, co z tymi pieniędzmi zrobić, ale dzisiaj chyba mówimy o tym, co zrobić ze sobą. No właśnie, bo wiesz, to taka kwestia mentalna. Ja wczoraj rozmawiałem z moją znajomą i ona mi powiedziała taką jedną rzecz. Wiesz co, dałam propozycji robienia biznesu ze swoją koleżanką, ale taka puenta z tego wynikająca była, że ta koleżanka miała ogromną prokrastynację do w ogóle robienia czegokolwiek w biznesie, więc ja zgadzam się z tobą, że te pieniądze mogą stać się pewnego rodzaju, wiesz, taką rzeczą, która będzie bardzo mocno przeszkadzać, no bo no, nie da się tak łatwo kogoś spiwotować, tak? Z bycia po prostu osobą, która miała inny ten mental nastawiony na taką pracę etatową, na to bycie od 8 do 16, wykonywanie zadań, które de facto są zlecane, na to, żeby teraz być samemu i być sobie sterem, żaglem, okrętem, ale... Znaczy jest to kłopot, ja mogę pójść dalej. Jest w moim klubie, czy klubach, wiele osób, które są w waszych projektach w kryptowalutach, natomiast które oprócz kryptowalut dorobiły się na swoich interesach. Ciężkich pieniędzy, często przed 30 rokiem życia, 35. I ta samotność jest po prostu gigantyczna. W rodzinie, wśród znajomych, wśród pracowników, wśród wszystkich. No zwycięzca jest sam. Tylko ty od początku masz projekt na dany interes, ty go prowadzisz, to jest twoje dziecko. Potem to dziecko zaczyna wypluwać ci pieniądze w bardzo wielu w różnych branżach, usługowych, produkcyjnych, IT, e-commerce. No jest to kłopot. No właśnie, ten sukces jest naprawdę kłopot. No właśnie, jak walczyć z tą samotnością? Bo według mnie samotność w ogóle to będzie choroba XXI wieku. Już No właśnie, za chwilę to wejdzie na takie apogeum, patrząc na to, jaki jest w ogóle kryzys wartości u ludzi. Nie potrafią budować ze sobą relacji. Skrajnie. Odbiór informacji, przetwarzanie przez nas. Nie mamy jakiegokolwiek pierwiastka, metaanalizy, wyciągania wniosków, logicznego myślenia. Danielu, my nie mamy wzorców. Ja miałem ten kłopot w wieku 30 lat, że jedynym moim przyjacielem był ojciec, któremu ufałem, który mnie wychował, który pokazał mi, gdzie jest białe, gdzie jest czarne, jak robić biznesy. Nieraz mi podarł zeszyt gdzieś tam w podstawówce, brzydko pisałem. Ale miałem rodziców, ojciec był takim, no, można powiedzieć, mentorem. Natomiast no, Radek Majdan nie jest dla przedsiębiorcy autorytetem, czy jakiś pan z serialu. No sportowiec jest sportowcem. Fajnie, że wygrywa, ale dla przedsiębiorcy to słabo. No tak. Ludzie z Forbesa, którzy mają majątki po 500 milionów czy miliard, no to jest nie ta liga dla 30-latka, żeby gdzieś tam się mierzyć, podpatrywać. Więc wydaje mi się, że dzisiaj jest troszeczkę łatwiej młodym ludziom, bo no są ludzie chociażby na YouTubie, na różnych portalach, tak jak to co Phil robi, no jest jakiś ktoś, kto przeciera pewien szlak. My mieliśmy dużo, dużo trudniej. Mhm. I kryzys wartości jest potężny, bo nie ma punktu odniesienia. Ja wróciłem, słuchaj, do sportu. W zeszłym tygodniu pobiegłem tą 1/4, ten maraton olimpijski, troszeczkę bez przygotowania, ale zmierzyłem się ze sobą. Tego się nie da kupić. Musisz zejść po 40 km na rowerze i przebiec czy przeczłapać 10 km. Ze łzami w oczach. Natomiast jesteśmy przygotowani, czy społeczeństwo, które dzisiaj się rodzi, jest takie, że chce coś mieć, klikam, kup teraz, przychodzi jutro. Tak, i masz pretensje, dlaczego po południu? Było, że do 12, jest 13, zaraz. Chcę schudnąć, biorę leki na chudnięcie. Chcę polecieć, lecę. Chcę się zakochać, biorę Tindera. Chcę mieć znajomych, wrzucam, że zrobiłem kanapkę i lajkuję to 6 osób. Więc ktoś, kto jest w takim kocią młynie, że chodzi do tej roboty, nie ma na ratę, rodzą mu się dzieci i przewija pieluchy, on ma ten komfort, że nie widzi tego problemu. Ktoś, kto ma już dzieci w miarę odchowane, ktoś, kto już ma dom, ma firmę, ma 2 samochody, ma trochę oszczędności, wraca do pytań, kim on jest. Mhm. Dlatego powiedziałbym sport, podróże, relacje. No właśnie, zanim jeszcze przejdę do takiego pytania, które chciałem tutaj zadać, tak mi naszła jedna rzecz, bo bardzo często ludzie odbierają to, o czym ty mówisz, jako
kryzys, nie wiem, 40-latka i tak dalej. 100% zgoda. I wiesz, i pytanie, czy to jest właśnie, czy to jest dojrzałość taka, która w nas narasta po tym wszystkim, czy to jest właśnie taki kryzys, bo ja trochę z tym walczę, jak mi ktoś mówi, że wiesz, Daniel, nie wiem, to masz kryzys. Ja powiem ci, Kuba, uczciwie. A ile masz lat? 35. Mhm. Na pewnym etapie mojego życia przyszedł do mnie taki liść ogarniasz, gdzie się bardzo mocno obudziłem. I o tym też będziemy rozmawiać podczas naszego wywiadu, bo i niektóre rzeczy się uczy od ciebie, bardzo duże rzeczy się uczy gdzieś tam, wiesz, z wewnętrznego doświadczenia i tak dalej, ale wiesz, jak ja mówię komuś, że ja pływam na wejku, na kajcie, śmigam na krosie, uwielbiam, wiesz, wypłynąć na środek jeziora gdzieś tam motorówką i sobie po prostu, wiesz, popatrzę, co się dzieje dookoła. Milion takich różnych rzeczy, wiesz, narty, snowboard, nie wiem, teraz ostatnio kupiliśmy hulajnogi, kupiłem moim dzieciom z żoną i sobie, wiesz, jedziemy w trójkę drogą rowerową na hulajnogach i jest super, tak? I jest po prostu najlepszy czas w ciągu dnia, jaki tylko można mieć. To ktoś z boku patrzy na mnie, miałem takie głosy, że no, bo ty się zbliżasz do 40, to jest kryzys, wiesz, taki 40-latka wchodzi, tak? A ja z drugiej strony mówię sobie, ale ja otworzyłem oczy, ja szukam tej równowagi, ja zadałem sobie pytanie, czego chcę w życiu, czego w życiu nie chcę, czym dla mnie jest szczęście, co jest tak ciężko zdefiniowanym, ja chcę, wiesz, je odbierać, gdzie chcę, żeby były moje firmy, jaką chcę mieć równowagę, ile czasu mi na poszczególnych, wiesz, rzeczy poświęcać i tyle, i to jest święte, tak? I dlatego, wiesz... No sam sobie odpowiedziałeś, lepiej bym tego nie zdefiniował. Mi się to włączyło przed 30. 28-29 lat, gdzie przegiąłem z robotą ewidentnie. Byłem rozczarowany tym jako przedsiębiorca, że tak naprawdę tylko ja ciągnę ten wóz. Czyli gdyby to było tak, że to jest taka zabawa, gdzie wspiera cię, wspierają cię pracownicy, wspierają cię kontrahenci, wspiera cię państwo. Panie, no jesteś pan dobry w tych biznesach, rób pan te biznesy, pomożemy. Ale tak naprawdę no, oprócz tych pieniędzy nie ma tam wielu spendorów. No, żaden pracownik ci nie dziękuje, że dla ciebie pracuje. Żaden klient ci nie dziękuje, tylko chce taniej. Pracownik chce więcej. To jest ich w ogóle prawo. I jesteś sam. Natomiast jak jedziesz na hulajnogę, przeżywasz szczęście. Ja na tym całym Ironmanie, słuchajcie, jechałem pierwszy raz w sumie na kolarce, bo miałem przebieg, jak to kupiłem, 16 km, bo tyle przejechałem się dwa dni wcześniej. Ja się całą tą drogę uśmiechałem. Nie wiem, czy to jest poczucie wolności, szczęścia, właśnie jakiejś niezależności, ale to było moje zadanie, żeby gdzieś tam dojechać, nie umrzeć. Udało się to zrobić. Całą moją energię, czy większość, przeznaczam właśnie na takie rzeczy. Jeżdżę na grzyby, łowię ryby. Naprawdę, mam kosze takie swoje miejsca. Zostałem się grzybiarzem na starość. Jeżeli chodzi o kryzys wieku średniego, rozumiany negatywnie, bo tak pewnie było 20 lat wcześniej, że facet się dorabia, no to opuszcza rodzinę, to teraz ma młodą dupeczkę, kupuje sobie Ferrari, no i szpanuje w mieście, że ma tam stać go na dwa drinki więcej. Natomiast my jesteśmy takie młode dziadki, mi się wydaje. Ja jestem zakochany w żonie, chociaż są gorsze dni. Cztery samochody mam od zawsze, tam w tym dwa sportowe od nie wiem, od iluś lat. Pierwszy od już w tej chwili będzie miał 18 lat. Więc kabrioletów sportowych mi nie brakowało. Motocykle mam od zawsze. Jako karateka tłukłem się od zawsze. Podróżowałem od zawsze, więc to jest chyba bardziej... Powiem ci, co ja czuję. Ja widzę, że nam zostało mało dni. No właśnie. Ja naprawdę dbam teraz o siebie... Ćwiczę sport, piję mniej piwa, jem dużo warzyw, podróżuję, pytają mnie właśnie osoby, z którymi rozmawiam, ile ja podróżuję, ile mogę, ile fabryka dała za jedno głupie mieszkanie w Łodzi, za 250-300 tysięcy, to ja mam wykupiony katalog TUI na pół roku do przodu, dla rodziny, bez rodziny, na cały rok, więc przetańczenie to jest wielka umiejętność przetańczyć te pieniądze. Ja się uczę tej czy rozkładam na jakieś cukry proste tych moich rentierów, którzy przyjeżdżają często młodych, to są ludzie 26, 28, 29 lat, którzy odklepali swoje, porównują się do 70-latków i z naszego punktu widzenia my żyjemy mądrzej niż 70-latek, który ma 300 milionów i nie potrafi pojechać na wakacje, bo mu szkoda. To jest głupota. To, że kupiłeś, to, wiesz, to nie chodzi o trzy hulajnogi, tylko wiele osób nie ma czasu i chęci, żeby pójść z dzieckiem do parku. Ja robię to samo. No. Jest godzina 8:10, to jest żadna porada, ktoś powie, no zero konkretów, ale konkret jest taki, że taki głupi middel mógłby w tym czasie zhandlować mieszkanie, coś poszukać, zacząć budować blog, zrobić markę handlową, zrobić szkolenie, to głupek czeka na śniadanie do 8, a potem od 8 do 10 wiezie dziecko na rowerze do parku i jeszcze sobie gdzieś tam jedzie. Więc
umiejętność niezarobienia pewnych pieniędzy, odpuszczenia, znalezienia tego czasu. I to a propos waszych kryptowalut, ja nie znam się na kryptowalutach, ale myślę, że dwie informacje. Kryptowaluty dorobicie. Jakie chcecie, kiedy chcecie, można tam kombinować z wartościami. Nikt z was nie dorobi jednej kryptowaluty, czyli czasu. I to jeszcze druga lekcja, nie wiadomo kiedy ta gra się skończy. No właśnie. To jest... Jeden z naszych kolegów z klubu stracił ostatnio nogę. Wpieprzył się w wywrotkę na motocyklu, odcięło mu kulocha. I nagle wiele planów, możesz mieć wszystkie kryptowaluty świata, wielu rzeczy już nie zrobisz. Całe szczęście przeżył. Jeszcze jaką walkę ma codzienną teraz, przecież mamy wspólną grupę, na której on też wrzuca to, jak ćwiczy, jak krzyczy. On w ogóle ma to, silną psychę. On sobie poradzi. On już swoje przeżył, to jest były żołnierz i tak dalej. Ale teraz, jeżeli to się... Nie mówimy, że każdemu się zdarzy tego okropny wypadek, ale no, słyszymy o zawałach. Ta pobudka po prostu często jest za późno. Ja moim zachowaniem czy moim przykładem chcę tylko powiedzieć, że nie chcę iść w ślady ojca, który budował firmę naprawdę bardzo dużą, wypisał się z tego wyścigu chyba przed 60, czy w wieku 60 lat i tak naprawdę mógł to samo robić dużo wcześniej, w każdym razie z inną psychą. Natomiast my jako przedsiębiorcy odmawiamy sobie bardzo wielu rzeczy. Potem oczywiście, że kryzys wieku średniego, no bo ten wyjeżdża na hulajnodze, ja siedzę w biurze, to no on tak. Jest, on ma kryzys, ja nie mam kryzysu. Jeszcze dżokajkę założył. Pytanie, kto kim jest. Przetarłem ten szlak, przecieram ten szlak. Wydaje mi się, że nie ma naprawdę nic fajniejszego niż równowaga. Nie odpuszczać roboty, żeby mieć zajęcie. To krypto też jest fajne, bo musisz sprawdzić, ile co kosztowało, no tak, coś nowego wchodzi, wychodzi, tak. Macie swoją społeczność, można nam się spotkać, ale potraktować jako zabawę, jako pracę, jako przedsięwzięcie, ale sorry, to nie jest życie. Nawet z całym szacunkiem do Fila Koniecznego, ale za dużo pracuję. Mhm. Dla mnie, jako człowieka tam chyba parę lat starszego, mając taki sukces PR-owo, finansowy i tak dalej, uczyłbym się, jak delikatnie to wytonować. Zresztą myślę, że to jest kolejny cel właśnie Fila. Ja kiedyś byłem w tym pociągu, wyszedłem. Pociąg musi jechać, ale musi być życie prywatne i bardzo twardo postawiona granica, że ten czas mam wolny, to wyjeżdżam i tak dalej. To łatwo się o tym mówi, natomiast większość ludzi jutro pójdzie rano do roboty, będzie tyrać, kupi mieszkanie, na których ich nie stać i samochód, który będzie jeździć do roboty. Mhm. I system tak chce. To jest najgorsze, że ja czuję się mocno wydymany przez system edukacyjny, bankowy. Ja byłem na SGH-u w szkole, gdzie powinno się otwierać umysły, a tam tak naprawdę bierzesz zdolnych ludzi, zamykasz umysły, spajasz, szczepisz na głupotę, ma być tak samo, ma być w korpo, ma się słuchać, ma latać z indeksem, podbić kartę i dymać. Dla właścicieli korporacji, którzy w tym samym czasie siedzą gdzieś na Wyspach Kanaryjskich, na Bahamach czy gdzieś i śmieją się z tego. No tak wyglądają udziałowcy dużych firm. Przebierają się w garnitur raz, dwa razy w roku, spotkać się z radą nadzorczą, mają to w dupie. A my, te pioneczki, tańczymy jak trzeba. No Mistrzostwo Świata. Wczoraj oglądałem o World Trade Center, świetny dokument na Netflixie. No to jest po prostu genialne. Styk kultur, że ta komercja, ten konsumpcjonizm, kapitalizm do Polski wszedł elegancko, bo się łatwo poddaliśmy. Ale są narody, gdzie się po prostu nie da. My nie mamy swojej tożsamości. To jest ogromny problem. Dlatego mówiłem ci o Marku Konradzie, który u mnie z kolei będzie niedługo. Przypatruje się Polsce, gość ma chyba z 70 ponad chyba lat. Przypatruje się Hiszpanom, Włochom, Francuzom. Oni mają swoją tożsamość. Tam chleb jest chleb, wino jest wino, świętość to jest świętość. Nie mówię o Bogu, tylko mówię o ich życiu. U nas jest pralka, pokaż się, zastaw się, weselisko, samochód, co mam, co kupiłem, co nie kupiłem, frustracje w domu, a ty jesteś na końcu. Więc tutaj bym, zwłaszcza tej części publiczności, która chce coś wynieść dla siebie, żeby się po prostu obudzić. No właśnie, bo ty ostatnio nagrywasz takie filmy, które moim zdaniem są takim, wiesz, pukaniem i ty już robisz się coraz bardziej śmiały. Na początek trochę tak. Nieśmiało do tego wchodzi, a teraz tak już wchodzisz, że wiesz, walisz nogą w te drzwi, wchodzisz z buta i twoje filmy, które nawet wypisałem, wiesz, Nowy Ład, czyli zamach na puste głowy, konta mieszkania. No ale nie jest tak? Słuchajcie, no przebiera się paru pajaców, a propos naszego ubrania, no ja lubię etykietę, więc
więc jest elegancko, ale na co dzień nie ubieram się ładnie, bo nie muszę. Natomiast też jest zakodowane coś takiego, że polityk, to jest naprawdę często chłop po prostu ze wsi, przebiera się w garnitur, bierze specjalistę do spraw PR, uczy się mówić przez 2 lata, czyta z kartki i my w to wierzymy. I my, dorośli ludzie, 40 milionów dorosłych ludzi, w to wierzy. No chleba i igrzysk, to się powtarza. Naprawdę, ta głupota. Ale skąd to się zaczęło u ciebie, że tak wiesz, wszedłeś po prostu w ten temat i zacząłeś bardzo mocno, moim zdaniem, takie głosić, wiesz, tezy, które wiele osób tam też w komentarzach, no z tym się zgadza, tak? To też no odbija pewnym echem. Nikt o tym nie mówi. No, zbudowałem też moim tym drobnym nazwiskiem i jakimiś wypowiedziami też publiczność rzędu 100 tysięcy ludzi czy 200 tysięcy ludzi, którzy gdzieś to popierają, ale mi nikt o tym nie powiedział. Ja mam wykształconych, inteligentnych rodziców, którzy naprawdę no, kazali mi się uczyć, żebym miał dobrą pracę, żeby nie musieli mnie utrzymywać. Jak chciałem robić swoje biznesy, to mówili, nie rób biznesów, bo będziemy musieli cię utrzymywać. Chciałem być sportowcem, nie bądź sportowcem, będziemy musieli cię utrzymywać. Naprawdę. Więc co się dzieje w domach ludzi niewykształconych bez biznesów? No to jest średniowiecze. I teraz taki ktoś w średniowieczu no, ma wpajane jakieś bzdury. No jak on ma się, jak on, a ty mówisz, weź żyj człowieku, kup sobie hulajnogę, jedź do parku. To jest absurd. System nie pyta cię o szczęście, system nie pyta cię o zdrowie. Im ty będziesz szczęśliwszy i zdrowszy, tym bardziej jesteś niepotrzebny. Najgorsze, co słuchajcie, dla systemu państwowego jest przez takie rozumowanie, które tworzę, że my nie potrzebujemy pieniędzy. Jak już masz pieniądze, to widzisz, że to jest śmiech. Mhm. Naprawdę, że pieniądze wymyślili bardzo bogaci ludzie. Bardzo. Tylko po to, żeby no, niewolić ludzi. Niewolnikowi nie płacisz, niewolnik nie woli się sam. Kupuje sobie więzienie takie 52 metry, 2 cele z kiblem, sam musi za to płacić. No to jest po prostu mistrzostwo świata. I kupuje produkty, których nie potrzebuje itd. Ja chcę mieć hulajnogę, chcę mieć rower, chcę mieć 2 motocykle, tylko nie pracuję na to i 2, jestem tym genem głupoty zaszczepiony. Mhm. Ale jak jedziemy z chłopakami, tak jak teraz byliśmy 9 dni we Włoszech i pijesz sobie świeże prosecco, jesz dobre mięso, czy jakieś dobre jedzonko. Tak, zwiedzasz winnice, inne takie winnice, rzeczy, które... Widzisz coś innego, nagle nie chcesz wracać do domu. Prosty eksperyment, kochani. Jesteśmy naprawdę, ja nie jestem jakoś specjalnie bogaty, ale byli bardzo bogaci ludzie. Ja taki jestem, harcerz, mówię, słuchajcie, zimna rzeka, Val d'Obbiadene, szlak prosecco, mówię, wpierdalam się do tej rzeki. Mówią, dobra. Pewnego lasa czy nie? No, w Majtkach. I tam pełno, jakieś święto było, chyba kościelne w ogóle, pełno ludzi przy tej rzece. I to był najlepszy moment wyjazdu. Byliśmy w kurortach, we Florencji, w Chorwacji i tak dalej. Natomiast wbiliśmy się w 10 chłopa do rzeki z butelką prosecco i każdy z nas poczuł coś takiego magicznego, że my nic więcej nie chcemy, żeby tam jeszcze godzinę posiedzieć. Wiesz co? Wiesz, i o tym się nie mówi. Ja to przerabiam, moi drodzy, konkretnie od 7 lat, gdzie powiedziałem pas. I zacząłem obserwować od drugiej strony przedsiębiorców. Pas to znaczy, że nieruchomości sobie żyły swoim życiem, firmę przekazałem tam menedżerom, jakoś to szło, 100 była miesięcznie, więcej nie chciałem. No i patrzysz. I ci ludzie 20 lat starsi no, nie mają życia. Pilnują tych firm, tam udają, stresują się, dawno nie muszą i tak dalej. I odkrywam siebie tak naprawdę, że coraz prostsze czynności sprawiają mi radochę. I co jest dziwnego w tych filmach, że przestaję się tego wstydzić. Że mam to w dupie, jak się komuś to nie podoba, to niech idzie na... to niech zrobi inaczej. I rodzi się inne pytanie, czy nie korzystać z dobrodziejstw, które mamy dzięki cywilizacji. No bo na osiołku nie chcę jeździć. Chcę mieć fajny rower. Chcę polecieć samolotem, a nie płynąć na kajaku na Seszele, prawda? Więc wydaje mi się, że sztuką dzisiaj dla nas jest po prostu wykorzystać cały ten system na naszą korzyść. Trochę zarobić, trochę wydać, trochę udawać, mieć parę masek. Tu jesteś inwestorem, potem rodzicem, potem sportowcem, z chłopakami pizzę zamawiasz i masz w ogóle śmichy, chichy, idziesz na grzyby, to jest na grzyby, idziesz na ryby. Nie potrafimy tego robić. To jest, wydaje mi się, błąd systemowy, ale wynika z bardzo wielu
kwestii. Dotknąłeś też taką bardzo ważną rzecz, taką rzecz doświadczania, to co mówiłeś, że wbiliście się, wiesz, do rzeki Prosecco i po prostu najlepsza część wyjazdu. Ja wczoraj rozmawiałem z bardzo ważną dla mnie osobą, gdzie właśnie też rozmawialiśmy o tym, jak ważne jest przeżywanie pewnych chwil, kiedy jest się, wiesz, na tyle świadomym, kiedy można sobie na to pozwolić, bo często jesteśmy strasznie zagonieni. Ileś jesteśmy tak, wiesz, tymi informacjami naładowani, przebodźcowani, że nie dostrzegamy czegoś takiego, nie? Nie mamy takiej naturalności, takiego, wiesz, dobra, to zróbmy to, nie? Wskoczmy do tej wody i druga sprawa, żeby to były właściwe osoby, no. Nie? To jest chyba całe klucz wszystkiego, bo ja byłem naprawdę w pięknych miejscach, miałem okazję być, jeść cudowne rzeczy, zwiedzać naprawdę, bawić się wyśmienicie i wiesz, co było najgorsze? Że ja z perspektywy czasu patrzyłem, że nie z tymi ludźmi, znaczy, i nie z tą głową. Znaczy to jest ból, to jest, słuchajcie, ból, już też, może też już zdradzę, będę tym wilkiem z Łodzi, ja już nie będę Kubą Midelem, bo... No właśnie, nie chciałem tego, wiesz, zaczynać... Zrzucam tę maskę, natomiast tak jak ci powiedziałem przed rozmową, 3 lata na YouTubie też mnie dużo nauczyły. Człowiek żyje w swoim jakimś małym świecie, przeczytał jakieś książki, ma rodzinę, ma garstkę znajomych, tak naprawdę gówno wie. Przez taką działalność publiczną poznajesz tysiące ludzi. Tysiące. Zaczynasz segregować, uczyć się. YouTube czy internet daje nam coś, czego no nie było przez całą historię, przez 100 tysięcy człowieka, jak tam polował z dzidą na jakiegoś tygrysa przed opeką lodowcową. Naprawdę. Że jednym postem możesz zdobyć bratnią duszę w Australii, tak, że jedną rozmową z takim człowiekiem będziecie bliżej niż ze swoim kolegą z ławki, którą znasz się 30 lat. Ja tego teraz doświadczyłem. To był dla mnie ogromny psychologiczny sprawdzian, że przyjeżdża człowiek, którego widzę pierwszy raz w życiu, chociażby Marcin, o którym powiedziałeś. Tak. Pozdrawiam cię, Marcin. Tak. I czujesz z nim więź czy zrozumienie. Nie wiem, jak to powiedzieć. Natomiast jakieś braterstwo, którego nie miałeś pod własnym dachem, gdzie organizujesz grille, wesela i tak dalej. I to jest błogosławieństwo internetu, że dzisiaj można to zrobić. I być może nawet ten Tinder, który tu delikatnie wyśmiałem, że ten Tinder może być mądrzejszy niż, słuchajcie, miłość z pierwszej klasy. Bo nie mamy takiej możliwości, żeby poznać ludzi, którzy myślą podobnie. A jesteśmy stworzeniem stadnym. Inaczej polują wiewiórki na orzeszki, inaczej tygrysy, inaczej wilki. Przedsiębiorca, który myśli w ogóle w ten sposób, ja nazwałbym to nawet rentierem, wiesz. Rentier to jest taki człowiek, który odcina kupony. Bo przedsiębiorca to jest człowiek, który nigdy nie odetnie kuponu. Przedsiębiorca... Tak, bardzo często jest ten błąd popełniony, że jest ta kasa reinwestowana bardzo mocno w firmę. Cały czas nie wyjmujesz, no bo prosta kalkulacja. Jeżeli masz 10 zł, je przetańczysz, to ich nie masz. Jeżeli się nauczysz, że z 10 robisz 30, a sky's the limit, bo w interesach nie policzysz nigdy do nieskończoności, więc przedsiębiorca nie, ale nauczyłem się tego rentierstwa, czyli odcinania kuponów od czasu, od życia, od kapitału, od pracy swojej, pracy innych. I to łączy mentalnie ileś osób. Na waszym przykładzie, ktoś zarabia na krypto 5 milionów złotych. Czuję, że on tak naprawdę nie chce mu się zatrudniać 10 ludzi i robić firmy na Allegro. Nie potrafi, nie chce. Zbudować bezpieczny portfel. Nie chcę się tutaj wymądrzać, ale trochę walut, trochę krypto, trochę kruszców, parę nieruchomości, jakaś działka. Zrobić sobie pensję na poziomie, nie wiem, 20-30 tysięcy miesięcznie. Wymyśleć sobie jakiś zawód, płatny lub niepłatny i żyć. Naprawdę wziąć sobie kartkę. Co ja lubię robić? Robiłem taki wykład, teraz będę nawet na Wielkiej Integracji robił, o chodzeniu, taka analogia, no bo życie jest drogą. Każdego, twoją, moją, każdego życie jest drogą. I my się skupiamy na technice chodzenia. Kto biega, kto jest jak ubrany, kto ma jakiś sprzęt, kto kiedy wystartował. To nie jest ważne. Wydaje mi się, że ważny jest kierunek, w którym ty chcesz pójść. I większość ludzi tu ma problem z czapeczką własną, że mają, uczą się techniki, zdobywają wiedzę, a jak chodzić, jak biec, jak przeskoczyć przeszkodę, a gdzie pan idzie? Ano ta, tego nie wiem. I tu jest clue, czego my się nie uczymy w szkole, czyli jest młody Kubuś albo młody Daniel, no i pani mówi, a kim ty dziecko chcesz być? Albo psycholog szkolny, na cholerę był 10 lat psycholog szkolny w podstawówce, on nigdy się z nami nie spotkał. Nigdy było rozmowy, do czego to dziecko ma predyspozycję.
Wiesz, o co chodzi. Mhm. Tylko ten ma być lekarzem, bo tata był lekarzem, ten dobrze liczy, będzie biznesmenem, a ten, prawda, biega, to będzie taki i owaki. Pytanie, gdzie to dziecko chcesz dojść? I uważam, że dzisiaj mnie osobiście stać na to, żeby to zweryfikować. Ja na przykład autentycznie chcę być na słońcu, chcę żyć, chcę odciąć wszystkich toksycznych od siebie ludzi. No właśnie, ja mam bardzo podobnie, Kuba, nawet wczoraj też o tym rozmawiałem właśnie, że wiesz, poczyniłem taki, ostatnio taką, byłem akurat na łódkach. Zrobiliśmy sobie integrację w instytucie, zespół wybrał, żebyśmy pojechali do Mikołajek, wzięli sobie łódki i łódkami sobie śmigali. Mówię, nie ma problemu, to jest nasz czas, bierzemy co chcemy. I wiesz co, i tak sobie płynąłem łódką pierwszego dnia, wiesz, wpakowałem tam się do tej wody, wziąłem sobie linę, przywiązałem do ręki, żeby nie było w razie czego. I tak wyszedłem z tej wody, usiadłem sobie, moczę nogi, płyniemy dalej. I powiem ci, doszło do mnie taka myśl, że ludzie zmieniają się w dwóch przypadkach. W momencie, kiedy otwierają oczy albo kiedy zamykają serce. I to jest tak, że wiesz, ja już przez długi okres czasu miałem oczy otwarte, już chciałem to, co wszystko na ten moment czułem, wiesz, zobaczyć, doświadczyć, poznać ludzi odpowiednich i tak dalej, wiesz, mieć przyjaciół, znajomych, partnerów biznesowych i tak dalej. Teraz jak gdyby tutaj to przeszło w tą stronę, że zamykam serce, ale nie z takim złą intencją, tak? Tylko właśnie odcinam te toksyczne, wiesz, osoby, które były, wiem, czego chcę w życiu, wiem, czego chcę w biznesie, do jakiego momentu chcę dojść, żeby mi to, wiesz, nie przelewarowało w drugą stronę. Mam fajną sentencję, przerwę ci. Zapamiętajcie, budujcie mur wokół siebie, żeby zobaczyć, kto chce go przewrócić. I to jest wielka umiejętność, tego też się nie uczymy jako młodzi ludzie, pewnej asertywności. I przedsiębiorca, ja byłem nauczony, że dzwoni klient ze Słowacji, z Koszyc, wsiada się w auto, jedzie do Koszyc. Dzwoni ktoś, tak i tak dalej. Natomiast to, o czym ty mówisz, to jest pewnego rodzaju asertywność. W moich jakichś tam książkach, które myślę, że napiszę, chyba że jeszcze bardziej leniwy się stanę, ale jesteś ty, twoje interesy i twoje inwestycje. A u nas jest inwestycje, interes, praca i na samym końcu jesteś ty. No i to jest bzdura. Ja ciebie doskonale rozumiem, bo ja 10 lat czekałem z motorówką, a kupiłem ją, kiedyś było najwięcej pieniędzy, to nie kupiłem motorówki. Teraz już jako stary dziadek kupiłem sobie motorówkę. Spędziłem 40 dni w zeszłym roku na Mazurach. Teraz jadę też na 5 dni w przyszłą środę. Na 5 dni, ale tam więcej nie trzeba. Masz 9 metrów kwadratowych, wodę, węgorza za 150 zł, kawałek chleba i dwa browarki. Koniec. I jak złapiesz takiego konia z pomostu, a jak takiego złapiesz, to już masz dzień załatwiony. Tak. A jak jeszcze przepłyniesz się, czego nie zrobiłeś, 1,5 kilometra po jeziorze i wyjdziesz z wody i nie umrzesz, to jesteś panem wszechświata. Przynajmniej tak to doświadczam. Żadna kryptowaluta, żadna nieruchomość pod wynajem nie daje takiej radości. Tylko też chyba Jim Carrey coś takiego powiedział, że chciałby, żeby każdy był super sławny i super bogaty, żeby zobaczyć, że to nie ma wartości. No właśnie. No właśnie. I my się tego wstydzimy jako ludzie, no ale tak jesteśmy uczeni. Wiesz, jaka fura, jaka firma, ile zarabia. Sam jestem takim baranem, także to no tak zostałem wychowany w takim systemie. Steve Jobs fajnie powiedział, jak już tam umierał, że zegarek za $10 i za $100 tak samo odlicza godzinę. Mam te 4 BMW-ki, no dobre, no naprawdę dobre. Kupiłem smarta do firmy. Ja słuchajcie, tydzień jeździłem smartem, cały zeszły tydzień. I mówię, jakim ja jestem hipokrytą. No nie będę jeździł tym smartem, ale mi się nim dobrze jeździ. Miałem go tylko odebrać, jeździłem im tydzień i mówię, kurde, chyba sobie kupię Smarta Brabusa, bo tam ma 30 koni więcej, ale więcej w mieście nie trzeba, wręcz tam do szkoły dzieci wozisz, możesz zaparkować. Ale moja hipokryzja, moje ego, moja głupota mówi, nie no, nie możesz smart. Czyli wiesz, w każdym z nas jest taki idiota i teraz im więcej tego debila, im szybciej z siebie wykorzenisz, tym lepiej dla ciebie. No mamy różne tożsamości, to o czym mówiłeś, tak? Różne maski, które nakładamy, już różne role, które odgrywamy, tak? I czasami ludzie się gubią, bo czasami te role są odgrywane w sposób świadomy, a bardzo często w nieświadomy. No dobra, ale to wszystko, o czym mówisz... Ja nie wiem, czy to nie będzie najciekawsza rozmowa w ogóle, jaką miałem na YouTubie. Naprawdę, Daniel. Bo zaczynamy się jako ludzie przyznawać publicznie, że nie mamy patentu na mądrość. Że mądrością nie jest, kiedy sprzedać bitcoina. To nie jest mądrość, to jest technika. Dwa, ty nie wiesz, kiedy sprzedać bitcoina. Możesz doradzić, możesz prognozować. Ja nie wiem, co zrobić na rynku mieszkaniowym. Dostaję pytania codziennie, Kuba, kupować czy nie kupować? No stary, ja nie jestem Panem Bogiem. Tak, kupcie na 4. piętrze w Bydgoszczy u tego dewelopera. To będzie okazja. Wiesz. Tylko zaczynamy się pytać, co dalej?
No właśnie, tak, bo jak już masz ten etap zaspokojony, tak, jak już wiesz, zrealizujesz sobie te cele finansowe, o których mówiliśmy, to pewnie się zaczynają inne wyzwania, ale do czego zmierzam? Do tego, że powstała ta idea Active Rentier Club, tak, którą promujesz od pewnego czasu, która w pewnym momencie, wiesz co, mi uświadomiłeś, chyba to z Danielem Siwcem o tym rozmawiałeś, kiedy jeden z ostatnich twoich wywiadów, bo też oglądam od pewnego czasu, potem na początku oglądałem, potem nie oglądałem, ale teraz ta forma wywiadów mi bardzo pasuje, bo wywiady, ja uwielbiam wywiady, bo one są takie, wiesz, niby są pytania, ale nie da się tego tak reżyserować. Wiesz, no tutaj, tak jak my teraz rozmawiamy, ja zrobiłem szczerze przy rentierze. No właśnie. Wiesz, ja przecież w Filmie Koniecznym ja nagrywałem to naprawdę na potężnym jak gdyby kacu, takim nawet nie byłem jakoś tam porobiony, ale byliśmy mega zmęczeni. Wiesz, 60 stopni, ferarki, te wszystkie statki, no ciało dostało. Ja miałem dwa dachowania na pustyni, na Bogartach. No tak, przecież pamiętam, byłem z wami, jeszcze ten cały anturaż dookoła tego, że totalnie. Wiesz... Wiesz, 20 zawodników, natomiast właśnie szczerze przy rentierze z Filmem było, chłopie, jak to było. Jak jest. I zobacz, jaki Phil jest też silny psychicznie, moralnie, że on naprawdę wali prosto z mostu. Mógłby grać nie wiadomo kogo, natomiast my sprowadzamy cały wielki świat ekonomii do naszego podwóreczka. Więc dlatego te wywiady są fajne, bo tam się, no myślę, że tak i się nie certolimy w tańcu. No tak, no tak. No dobra, i teraz tak, wracając do tego tematu z Danielem Siwcem. I wiesz co, uświadomiłeś mi taką jedną bardzo prostą rzecz, co mnie tak uderzyło. Ja o tym wiedziałem, stary, tylko wiesz, czasami jest tak, że musisz usłyszeć po raz piąty od kogoś innego, żeby to po prostu zrozumieć. I podświadomie robiłem to, ale odkąd to usłyszałem, wróciłem do mojej żony i powiedziałem, Monia, zmieniamy w ogóle koncepcję każdego sezonu letniego, zimowego. Dokładnie. Bo mamy dwóch chłopaków, 3 i 6 lat. Ten 6 lat, za 10 lat już będzie chciał z kolegami jeździć, obozy się zacznę i tak dalej. Mamy 10 sezonów letnich, zimowych, żeby wykorzystać je na maksa, tak, żeby z nim podoświadczać, pokazać mu i spanie w szczepie kempingowej, i pod namiotem, i w super apartamencie z widokiem, i na łódce, i w kamperze, super, i w milionie innych, innych rzeczy. I wracając do tej idei tych aktywnych rentierów, to też tak budzisz trochę ludzi chyba, nie? Tymi wyjazdami. Wiecie co? Ludzie, którzy mają pieniądze, mogą kupić sobie każdy wyjazd. Natomiast geneza, może kim ja jestem, mnie wychowało 4 bardzo mądrych ludzi. Dostałem straszne wpierdy na karate przez 10 lat, na siłowni osiedlowej, w domu przez ojca i jeszcze taki pan Andrzej Tomczak był po drodze, takie obozy wędrowne 30-dniowe, gdzie jedziesz z 40-50 ludzi, nie dotykasz ciepłej wody przez tydzień, płyniesz kajakiem, śpisz, musisz tam sam sobie gotować w wieku tam parunastu lat. I to mnie bardziej ukształtowało niż najlepsze liceum i szkoła główna handlowa. I wracam do pewnej prawdy. I te moje wyjazdy różni to, że spośród 100 tysięcy oglądających jadą bardzo specyficzni ludzie. Ci, którzy mają pieniądze i ci, którzy potrafią wydawać na siebie. Ja to rozszyfrowuję, mam naprawdę w nosie, co kto napisze. Ale im bardziej podnoszę stawkę wejściową za ten obóz, za ten cały projekt, tym pokorniejsi, skromniejsi, normalniejsi, pewniejsi siebie ludzie do tego wchodzą. Co to oznacza? Że często ktoś zarabia 10 milionów rocznie czy 5 milionów rocznie, ale mówi zaraz, ja mam na siebie wydać tam 40 tysięcy złotych, to jest za wcześnie, za rok. Więc moim zadaniem jest paradoksalnie wyeliminować problem pieniędzy. Czyli zawodnik, który nie chce na siebie tych pieniędzy wydać, po prostu niech nie wchodzi. Prosta analogia życiowa, bo może nie każdy zrozumie. Przyszedłem operację barku 2 lata temu za jakąś tam kwotę. Ja bym wydał 3 razy więcej, żeby tej operacji nie robić. Czyli to jest taki projekt, gdzie ja nie nauczę przedsiębiorcy, jak robić biznes, który ma 100 milionów euro utargu. Mówię, jak robić biznes. Natomiast jego trzeba oduczyć biznesu. On musi sprawdzić się w trudniejszych okolicznościach, gdzie jesteś na lotnisku, jesteś niewyspany. Mieliśmy nawet w tym Dubaju no naprawdę wiele przygód, wiesz, driftowanie Ferrarką, McLarenem, sam zniszczyłem tego Aventadora. To są takie... Wtedy widzisz drugiego zawodnika, jak on się zachowuje, czy on potrafi wstać rano, czy nie potrafi. Na tych motocyklach teraz przejechaliśmy 3,5 tysiąca kilometrów. Nie było ani jednego kwasu, moi drodzy, spanie w jakichś kajutach. Przecież rozmawiamy, nikt się tam, nawet nie było czasu się napić alkoholu jakiegoś większego, no bo raz, że nie lubimy, dwa, trzeba jechać rano, ale to nie są łatwe wyjazdy i wtedy obserwujesz, jak zachowuje się rozpieszczony zawodnik z pieniędzmi. Gdzie każdy powinien tańczyć wokół niego, to nie ma żadnego tańczenia. Rana jest pobudka i tak dalej. Więc specyficzny projekt. Ja się cieszę, że już kończę jak gdyby rekrutację.
bo to też bardzo wiele wymaga mojego zaangażowania czasowego i emocjonalnego, ale chcę zbudować takie grono 100 zawodników, mieć pretekst do wyjazdu, uczyć się od lepszych. Zatrudniliśmy teraz Roberta Korzeniowskiego, poprzednio był Krzysztof Hołowczyc, Marek Konrad, w tej chwili pracujemy nad Lechem Wałęsą, tu pal 6 polityka, ale no trochę chłopak widział. Także póki jest, że tak powiem, to warto, uważam. I czerpać od nich jakąś inspirację, a wzajemnie, ja nazywam to jakąś watahą, stało się to moją pracą, robię to jak najlepiej, jak potrafię. Świat się kurczy, moi drodzy, z każdą wycieczką widzę. Wczoraj załatwiałem Seszele, do Seszeli domówiłem, oprócz lotów, hoteli, katamaran na 2 dni. Zamawiamy kolejny wyjazd na Martynikę, na Gwadelupę. Mamy też katamarany, jakieś przeloty. Wynajęliśmy 200-500 hektarów w Bieszczadach, ośrodka. Na Mazurach wziąłem ostatnio, nie wiem, tam też chyba 100 osób, więc... No to jest życie. Gdyby każdy jest mądry, jak się przebierze w garniak, walnie browara, zje obiad za 300 zł, to gdzie on nie był, co on zrobił. Jak trzeba coś zrobić, okazuje się, że jest trudniej. To jest naprawdę jedyne, czego mi brakowało w mojej życiowej układance. Mhm. Mieć z kim jechać, mieć cel, żeby oprócz tam jechania popróbować nowych potraw, skuterów wodnych, nurkowania, tak jak teraz w Chorwacji, bo można, niestety naprawdę nie ma z kim, a nawet jeżeli jest z kim finansowo, bo jeździłem na takie wyprawy motocyklowe, jedzie 40 motocykli, ale bratnich dusz masz tam jedną, a reszta, no to tak, ja nie obrażam, broń Boże, tylko no myślą inaczej. Oni są w firmie, niby są na motocyklu, niby kupili, ale zostały im jak gdyby nawyki sprzed okresu, jak zaczynali biznes. No, mental to, co powiedziałeś, to myślę, że już mam teraz, znaczy teraz jest kuzynka moja, jest psychologiem czy psychiatrą, tam pomaga ludziom się ułożyć w głowie, ale takich tłumów w jej gabinecie nie było jeszcze nigdy. I teraz ktoś, kto ma problemy dnia codziennego, tak naprawdę ma dobrze, a ja stworzyłem społeczność, gdzie naszym problemem jest brak problemów. My musimy sobie kupić kolarkę, pójść na trening, powalczyć z samym sobą, zrzucić parę kilo, tak dogadać z żoną, z firmą, żeby się po prostu wyautować z układu raz na kwartał, na tydzień czasu. No i sobie tak rzeźbimy. To jest też właśnie takie motywujące, wtedy szukasz rozwiązań, jak zrobić, żeby ta firma dalej funkcjonowała, tak? Bo tak to nie byłoby takiego bodźca, impulsu. Największym moim umiejętnością, które ja się uczę, sam to studiuję na sobie, teoretycznie i praktycznie, co chcę przekazać ludziom, to jest być sobą i umieć żyć tu i teraz. I mnie coraz mniej interesuje, jaką ktoś ma firmę. Tak naprawdę, jak tam weryfikuję, jeden ma przychodu 3 miliony euro, drugi ma 50, tak słucham tego, no żeby wysłuchać, ale na pewnym szczeblu to nie ma znaczenia. Mhm. Albo gość jest po prostu zaradny i kumaty i ciągnie go do światełka, albo niestety jest takim bogatym chłopem pańszczyźnianym, będzie orał do końca życia. I bardzo często z tych pieniędzy nie skorzysta. Tak. No, mam takie pytanie... Bo dzielisz ludzi na wilki i owce. Tak. I o co w tym chodzi, tak jakbyś mógł trochę powiedzieć? Bo wiesz, czasami mówię... Owce i barany. Owce i barany. Bo ja bym nie obrażał, jak robimy wilki i owce, to owce, że niby kobiety. Okej. Okay. Kobiety są od nas dużo silniejsze i naprawdę mądrzejsze, tylko mają swoje obowiązki, inne DNA. Oczywiście wilki i barany to kobiety również bym zaliczył, jeżeli chodzi o styl życia, styl myślenia i tak dalej. Dlaczego dzielę? Głównie chodzi o tą wolność i niewolę. Wilk w klatce jest po prostu w klatce. Wie, że jest w klatce, chce stamtąd uciec. Natomiast baran na wolności sobie nie poradzi. Baran tam beczy o wolności, że nowy ład, że wielki reset, że niech żyje Sławek Męce. No tak naprawdę będzie baranem. Baran chce mieć bezpieczeństwo, baran chce mieć 500+, 1000+. Obawiam się, że większość ludzi przebranych za wilki, baranów przebranych za wilki, gdyby dostało 10 tysięcy złotych od państwa, przestałoby marudzić. Naprawdę. A wilk jest kimś takim, który pieprzy do 10 tysięcy złotych. Po prostu będzie żył na swoich zasadach i pójdzie na hulajnogę i pójdzie na grzyby. A jak będzie chciał, to kupi 2 Ferrari, bo jest pieprzonym wilkiem. I to są ludzie, których naprawdę mi w otoczeniu bardzo niewielu brakuje. Po prostu do dziś brakuje. Zresztą samotność, bo to też jest, to na webinarze mnie ktoś ostatnio wypunktował, że ja to jestem samotny, cholernie samotny. Każdy przedsiębiorca, każdy człowiek, który coś tam w życiu osiąga ponad przeciętną, ponad swoje możliwości, jest samotny.
Natomiast no raz czasem trzeba się z innym wilkiem piwa napić. Po pierwsze, żeby się porównać, jak daleko już poszedłeś, albo ile jeszcze ci brakuje. Dwa, niesamowita umiejętność dla ludzi tak specyficznie ułożonych, czy inaczej, to jest odrobinę konkurencji. No bo często nie masz z kim rywalizować. No co powiesz, jeżeli ci się udało w krypto, w biznesie, w nieruchomościach? Słuchaj, mi portfel wzrósł 2019-20 o 7 milionów na wartości. Na drugi nie wie, czego nie wyrzucą z pracy w piątek, bo on, kurczę, nie wie, czy znajdzie. Więc tutaj wchodzisz, czy tutaj, no takich osób są tysiące, ale osobiście zabrakło mi pewnego rodzaju rywalizacji, no bo porównujesz się do rówieśników, że wiele rzeczy odklepałeś, no i z kim masz się ścigać? A tu się okazuje, że ten robi to. Nawet tym krypto się zainteresowałem wtedy w Dubaju. Naprawdę, ja nie będę tego robił, ale Phil zrobił tak fajny speech na ten temat. Przyszło przecież większość chłopaków na rozmowę. Mówię, czemu mam się nie nauczyć? Czemu nie? Być może za rok wejdę do tej rzeki. Ile się nauczyłem o kruszcach, tak? Bo się otwierasz, ten robi, to czemu ja mam nie robić? Więc też jest nutka i stąd podział ewidentnie instynktowny. Nie na to, na jak jesteś wychowany, jaką masz szkołę, jak się ubierasz, jaką masz firmę, tylko jaki masz charakter. I często jeden się męczy, ten wilk się będzie męczył w klatce, a baran się będzie męczył na wolności, bo on będzie zawsze baranem. Nie obrażając ani wilków, ani baranów, ani nikogo. Ale myślę, że w kryzysie wieku średniego, który mnie dotyka, muszę odpowiedzieć na to pytanie, kim jestem. I nie jestem panem, który będzie wynajmował 500 metrów powierzchni biurowej i krzyczał na ludzi i udawał prezes. Bo mi się nie chce. Naprawdę. Wszędzie B2B. Kto chce ze mną współpracować, niech współpracuje. Kto nie chce, niech nie współpracuje. Mam inny zupełnie, inny mental. No tak, tylko to jeszcze jest bardzo ważna ta odwaga, którą ty masz w sobie. Że ty podjąłeś decyzję, że chcesz w ten sposób zapracowałem iść. Zapracowałem na to ciężko. No właśnie, zapracowałeś na to. Wiele lat pracy, że masz poduchę tak naprawdę dożywotnią. Możesz żyć gdzie chcesz, jeść co chcesz, żyć trochę jak chcesz. Wysypuje się domek z kart. To wam muszę powiedzieć, że mi się wysypał domek z kart. Wysypa mi się teoria, że im więcej będę pracował, im więcej będę miał pieniędzy, tym będę jak gdyby szczęśliwszy. To się wywala do tego stopnia, że dzisiaj jak patrzę naprawdę na... Bo każdy z facet lubi sportowe samochody, ale jak tam chłopaki mnie trochę namawiają na Ferrarkę, to nie mam potrzeby mieć Ferrarki. To jest największa wada Ferrarki, że jest ładna, szybka, wszystko się zgadza, tylko po prostu nie czuję pewnej chemii. Chcę się nią przejechać, ale nie, żadnej podniety nie czuję w związku z posiadaniem. Łódkę przetestowałem. 10 lat myślenia, czy kupić, czy nie kupić. Kupiłem 2 lata używania. Staję się niewolnikiem łódki. Te linki. Kończysz rejs, musisz to odwieźć. Pakowanie, sprzątanie tego. Teraz jakaś tam, nie wiem, turbinka, coś, jakaś pompa, jakiś sterownik. Jesteś uziemiony z całą rodziną na środku. Tak, dzwonisz, weźcie tą, dajcie mi nowe, autentycznie. Że jak ta wolność, nie wolność finansowa, ale wolność mentalna, to jest coś pięknego. To jest komfort wyboru. To jest świadomość swojej wartości, że nie musisz się spoufalać, błagać, prosić, tylko zgadzam się z tym sercem. Po prostu kto ma miękkie serce, ten ma twardą dupę. Po co do tego doprowadzać? Nie chcę, chcę, proszę, dziękuję, do widzenia. I do tego się dorasta. Ale jeżeli możemy delikatnie zaapelować, to trzeba zasiać to ziarenko swojego jestestwa w sobie. Czyli kim ty naprawdę jesteś, kim ty chcesz być i wokół tego budować sobie inwestycje, biznesy, życie i tak dalej. Wiele osób myślę, że robi bardzo dużo błędów, potem, że się nie chce przyznać, że wyszło na idiotę, no to w tym tkwi. No tak, bardzo często, że ludzie nie wyciągają wniosków, to jest taka paradoksalna rzecz. No ale tak jak mówisz, wielu rzeczy nas nie uczono. No i niestety jest tak, że no jak ktoś nie ma kogoś z boku, tak jak ty miałeś kilku nauczycieli, którzy cię poprowadzili i też miałeś swoją taką, wiesz, dojrzałość, żeby pewne wnioski wyciągnąć i jakoś się, wiesz, ukształtować i się zmieniasz przecież cały czas. Przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że będziesz właśnie wilkiem z Łodzi, a kanał nie będzie się nazywać Kuba Midel. Więc też kolejny jak gdyby taki etap. Już powiem ci dlaczego. Dlatego, że ludzie utożsamiają człowieka, że jak gość kupił 20 mieszkań, to on jest bogiem mieszkań. Ja mieszkania traktuję jako naprawdę fajną poduchę finansową, która przynosi pasywny dochód. Ale więcej pieniędzy jest zbiór
wartościowo najlepszy deal życia to jest jakaś tam działka. Znam się tak naprawdę na budowaniu marek handlowych. Ja jestem dzikiem i kotem, jeśli chodzi o marketing, branding, ten cały mobile, sieciowość, franczyzę, odzież. Wiesz, sprzedaj 500 000 sweterków. To była umiejętność. A kupić mieszkanie, wyremontować, wynająć za 1,5 klocka, to naprawdę nie jest jakaś wyższa sztuka latania. Natomiast zrobić bez pieniędzy markę handlowo-młodzieżową, namówić zakłady, żeby dla dzieciaka szyły bez pieniędzy konfekcje, sprzedać to w kilkuset sklepach, to był problem. O tym się nie mówi. A dzisiaj wchodzę w taki tryb życia, że chcę mieć po prostu czarną koszulkę, uczę się grać na gitarze, chcę wyjeżdżać z chłopakami, to nie chodzi też o majętność, przecież robimy wyjazdy teraz w tych Bieszczadach dla każdego, każdy może tam pojechać, ale po prostu pobyć sobie w takim naturalnym środowisku. Małostkowi ludzie pytają, a co będzie kurwa o 13? Co będzie o 13 w tej agendzie? Co będzie o 13? Nie wiem, co będzie. Stać mi na to, żeby powiedzieć klientom, kochani, nie wiem, co będzie. A jak będzie deszcz? To będzie deszcz. A jak będę miał katar? To będę miał katar. A jak cię nie będzie? To cię nie będzie. Wiesz, a my jesteśmy uczeni takiego czepialstwa. Jezus, 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 kurwa, Jezus, Jezus. To ja już chcę po prostu, żeby coraz mniej tego Jezusa było na wyjazdach. Tylko żeby było albo Jezus w innej postaci, w takiej lepszej. Ale bez tego takiego polskiego ciśnienia i mogę się pochwalić, że tych osób jest coraz więcej. Na wielkim rejsie przedsiębiorców na Mazurach przyjechało 100 osób. Ja wyszedłem na scenę, chciałem tam trochę poudawać, że pracuję. Powiedzieli, Kuba, daj sobie spokój z tym mikrofonem, my wiemy, co mamy robić. To był zaszczyt być z wami na Mazurach w setkę osób. Do 8 rano siedzieliśmy drugiego dnia, rozmawialiśmy, tańczyliśmy, wygłupialiśmy się na najwyższym poziomie świata. Nie było ochrony, ochroniarzy, nie było niczego. I każdy od siebie chłonie, bo łączy nas podobny mental. A jak już się jedzie na tydzień czasu, tak jak teraz na motocyklach byliśmy, to jest coś... To się buduje też relacja inna. To się buduje relacja, otwierają się oczy. Ten kupuje, aż a propos kupowania, ale robią chłopaki te licencje na samoloty, więc jakieś te ja też się uczę, że można w ogóle mieć swój samolot, czy wynająć i naprawdę tym latają. Ale ja pokazałem te moje gdzieś tam zakątki. Tydzień później byłem tam z żoną, chłopaki też pojechali, więc... No, świat stał się tak otwarty i tak tani, że niekorzystanie z tego jest po prostu głupotą. Głupotą. Za jedną inwestycję rzędu, mieszkanie dwa pokoje w Warszawie za 500 000 złotych można naprawdę zwiedzić świat przez 2 lata, nie wiem, odwiedzić kilkadziesiąt miejsc, całą Europę, jakieś dalsze punkty i tak dalej. Tylko trzeba garnitur zmienić na t-shirt, walizkę na plecak. Ja ci, Daniel, się przyznam, bo to jest naprawdę, nie wiem, czy nie jeden z, jak u księdza, ale jak teraz oglądam zdjęcia po 20 latach prowadzenia firmy, to ja byłem udawałem poważniejszego człowieka, jak miałem 17-18 lat, załatwiałem jakieś pierwsze kursy językowe w szkołach, jakiś płaszcz, koszule, krawaty, takie okulary, zerówki. Na jakichś targach na La Défense w Paryżu byłem jako ten cały agent handlowy w tkaninach. Ja się nie poznaję. Że dzisiaj, tak gdyby popieprzone role, że to wtedy powinien być chłopak, a wtedy był dorosły mężczyzna, przedsiębiorca w wieku, nie wiem, 19, 20, 21 lat, a dzisiaj gość zakłada trampki, bierze smarta, jedzie na grzyby albo kupuje sobie skuterek. Może to jest, może ja jestem pieprznięty, może ty, może my jesteśmy, bo to też trzeba sobie zadać pytanie, czy my nie robimy błędu? Czy może życie polega na tym, żeby dostosować się do grupy, udawać tatę, uwadać poważnego biznesmena, że jak ty robisz kongres, to już dożywotnio w garniturze, no zaraz, Daniel, ty zrobiłeś kongres, to już piwa nie możesz pić, wiesz, no i paluszki z solą, sól jest niezdrowa. To jest to takie... Tej obłudy jest tyle w Polakach, że to jest kosmos. To takie dwie rzeczy teraz ci powiem. Jedna rzecz jest taka, że ludzie, pamiętam, jak zaczęliśmy organizować zjazdy, ponieważ mamy też taką opcję, gdzie dla osób z Forum Fila organizujemy takie zjazdy i ludzie byli w szoku, że wiesz, ja wychodzę i mam koszulkę PlayStation. Ja wychodzę na scenę przywitać 200 osób. I oni mówią, Daniel, ale jak w koszulce PlayStation? Ja mówię, dlaczego nie? Przecież tutaj przyjeżdżamy i teraz mamy się poznać, mamy się zintegrować, mamy ze sobą porozmawiać i tak dalej. I potem dodać jeszcze jedno takie ważne pytanie. Czy nie popełniałem błędu? Wiesz co, Kuba? W dupie to mam. Dokładnie. Szczerze. Znaczy, bo no, jak czuję to, bo wiesz czego się nauczyłem w życiu? Że jest logika, są emocje i jest czucie. Nie indy, tylko czucie. Tak. Jak ja to czuję, to robię teraz na tym etapie i się tego nie wstydzę, się tego nie boję. Wiesz, kiedyś to było tak, że czy wypada, czy nie wypada.
No, nie robisz tak paradoksalnych rzeczy, żeby to było, wiesz, aż nabigudowane w drugą stronę, tak? Zdecydowanie. Ale... Znaczy jest kodeks moralny, jest jakaś etyka, natomiast tej hipokryzji wokół jest tak dużo i to jeszcze jak ktoś nie ma pieniędzy, to ta hipokryzja tak nie boli. Natomiast jak ktoś, to jest tak z tą wsią, ze wsi się tam wyjdzie, ale wieś z ciebie nie zawsze. Z całym szacunkiem do pięknych polskich wsi. I myślę, że to będzie kłopot w waszych społecznościach, że ktoś bardzo szybko dorobi się pieniędzy. To jest kłopot. A będzie miał zachowania po prostu jak taki dzieciak na dorobku. Zresztą wychowują nas czasy do tego, że do roszczeniowości. W markecie poczekasz 2 minuty, jesteś wściekły. Tu coś nie przyszło, jesteś wściekły, bo jesteś klientem, bo tak nas się uczy, że klient nasz pan. Korporacje robią to celowo, dlatego że korporacja sobie poradzi. Oni wiedzą, że jest 2 stukniętych, temu trzeba zwrócić kasę, temu trzeba zażalenie, z tym iść do sądu i tak przegra, reszta postoi. Natomiast w małym, prywatnym biznesie czy w relacjach międzyludzkich to ta wiocha wychodzi bardzo szybko. I jak ktoś ma cash i jest wieśniakiem, to naprawdę to jest słabe. Naprawdę jest to słabe, ja to nazywam wręcz... Znaczy, to jest inna liga, po prostu inna szkoła, to widać w knajpach, to widać w napiwkach. Wczoraj z taksówkarzem rozmawiałem, gdzieś tam mnie wiózł. No ma klientów, którzy mają samochód, ale w zimę im szkoda. No taki taksówkarz doskonale zna dom, rodzinę, tak. Wszystko po roku jeżdżenia. I ktoś ma, dojeżdża na dworzec, płaci 10 zł i on bierze 42 grosze reszt. I to nazywam czymś takim po prostu słabym. To w moim czuciu jest to słabe. Mhm. Jest to naprawdę słabe. I tego się nie wyleczy. Tutaj mam anegdoty, bo już nie chcę nawet mówić motocyklowe, nie motocyklowe, gdzie myślę, że to dżentelmeństwo przychodzi z którymś pokoleniem. U mnie jest to 3. pokolenie. Dziadkowie prowadzili jakieś tam sklepy, nic z tego nie wyszło, większego, chociaż pewnie sobie radzili. Ojciec zbudował firmę, super, ale można powiedzieć, że stracił wiele lat na rozkminianie wielu rzeczy. Ja jestem pokoleniem, które widzi jedną i drugą stronę. Myślę, że moje dzieci będą w ogóle już chowane na ludzi, którzy niech robią, co chcą. Będzie sportowcem, niech będzie sportowcem. Będzie kolejarzem, będzie kolejarzem. Będzie chciał krypto, niech robi krypto, byle był sobą. Mhm. Natomiast ktoś, kto nie miał nic i nagle zarabia 200-300 miesięcznie, nie wie, co z tym zrobić. On nie wie, jak się zachować. Nie wie, kogo ma grać. Więc to też usprawiedliwienie, ale na pewnym poziomie to nie jest szkoda czasu. I myślę, że u was będzie... Zresztą Phil opowiadał o tej roszczeniowości, że ktoś zarabia 3 miliony, potem traci 500 tysięcy. No i jak to? No to już Phil się nie zna, tak? Już wtedy się znał. Skończył się. Już się Phil skończył. Teraz to jest koniec, teraz jest wszystkiego koniec. Bardzo trudna rozmowa, ale nie ma innych rozmów. Ja wam powiem, że to będziesz... Technikę musimy szkolić. Technikę. U was, w nieruchomościach, w marce handlowej, technikę jazdy na rowerze. Ale serducha człowieka nie nauczysz. I uczę się tego teraz na tych triatlonach. Pierwszy raz wystartowałem. Dostałem straszne wpierdy, straszny łomot. Byłem dumny z siebie, że przegrałem ze wszystkimi na 3. etapie. Naprawdę. Że nie mam do siebie żalu, że widzę swoje słabości. Wiesz, kiedyś bym po prostu nie wystartował, bo nie wypadało przegrać, albo bym się tak przygotowywał i tak dalej. Dzisiaj ta umiejętność konfrontacji ze światem jest przepiękna. I na każdym etapie myślę, że im jesteś silniejszy, tym bardziej mimo wszystko jesteś otwarty. Mhm, tak. Po prostu, oczywiście, nawet jestem otwarty jako dość trudny człowiek. I na krytykę, na inne zdanie, na polemikę. Chcesz inaczej? Kurczę, idź swoją drogą. Nie mam z tym najmniejszego problemu. Chcesz Ferrari? Kup. Ja nie wiem, może pojutrze też dokupię. Daj się przejechać. Ale nie chcę... wiesz, myślę, że im więcej w człowieku jest małostkowości i kompleksów, tym więcej szarpaninki. Mhm. Słuchajcie, bo tak patrzę na zegarek i wybiła nam prawie godzina. Ja mam do Kuby jeszcze pytania takie stricte techniczne, ale piszcie w komentarzach tak, jeżeli chcecie, żebym nagrał z Kubą drugą część, gdzie poruszymy właśnie takie kwestie też bardziej techniczne, bo nie chciałem tego celowo poruszać, ponieważ poruszyliśmy taką najważniejszą rzecz, wydaje mi się, ponieważ można mieć cudowną strategię inwestycyjną. Moim celem w Instytucie było to, żeby ludzie dostali konkretne, przemyślane strategie podróżne, jak gdyby podróżną sytuację na rynku, tylko wiesz, czego zabrakło? Właśnie tej pracy mentalnej.
mentalnej. Dokładnie. Dopiero później tą pracę mentalną zaczęliśmy wdrażać i ludzie zaczęli w ogóle rozumieć, że trzeba realizować zyski, że trzeba z tymi pieniędzmi też się cieszyć, że trzeba potem dywersyfikować te pieniądze, że nie ma co, wiesz, że tak powiem, wszystkich jedynego koszyka, bo to często był hazard. To, znaczy, bardzo to jest często... hazard, kochani. No te wasze krypto to jest kontrolowany hazard, albo i często niekontrolowany, ale ten hazard dzieje się teraz w nieruchomościach. Nikt nie wie, ile dzisiaj jest wart metr kwadratowy i nikt nie wie, ile jest wart 1000 zł. O to idzie cała zabawa. Tu nie ma takich wahnięć, jak jest w kryptowalutach. No, aż takich przebitek nie ma, ale tu też nie ma mądrych. Ja też daję gotową receptę, jak gdyby na sukces. No, masz pieniądze, kupuj nieruchomości. Koniec szkolenia. Oczywiście warto wiedzieć, jak się zachować u notariusza, u pośrednika, w ekipie remontowej, ale moim głównym zarzutem do youtuberów czy do szkoleniowców w branży nieruchomościowej, której obserwowałem jako praktyk, było to, że okej, flipuj, tylko nic z tego nie wynika. Mielenie? Mielisz cash. Pracujesz za innych, robisz komuś dobrze. Ta rentierka, czy to inwestowanie kapitału ma o tyle jakiś tam dla mnie sens czy logikę, że po pierwsze kumulujesz majątek, po drugie odcinasz dochody pasywne, po trzecie możesz zrobić to na dźwigni. Czyli czas pracuje na twoją korzyść. No ale to w sumie też koniec szkolenia, reszta jest technika. Ale jeżeli nie ułożysz sobie tego w głowie, to będziesz się szkolił 4 lata, tak jak mówiliśmy z tym biegiem. Będziesz miał trampki, tenisówki, bluzę, ale nie wiesz, w którym kierunku masz iść, a umiesz chodzić. No i co z tego, że biegniesz jak w złym kierunku? Więc myślę, że to samo właśnie będzie dotyczyło krypto, tylko u was się to zadziało bardzo szybko. Spektakularnie, jest to totalnie nowa branża, jak kiedyś giełda pewnie, tak? Ludzie porobili majątki, je potracili i tak dalej. No, może w mniejszym gronie nawet zrobić takie spotkanie, bo to jest nudne jak na YouTube'a te nasze tutaj cierpienia młodych rentierów, ale... A czy jakieś techniczne pytania jeszcze są? Nie, więc to tylko są oczywiście pytania, ale tego tutaj dałem widzom, żeby zadecydowali, czy chcą drugą część, żebyśmy mogli o tym porozmawiać, ale wiesz, to jest taka jedna rzecz, która przyszła mi do głowy, tak patrząc z perspektywy czasu na to, bo ty dla mnie jesteś takim obserwatorem bardzo dużym tego, co się dzieje dookoła, ale też ludzi, no bo przybywa z ludźmi tak od dłuższego czasu bardzo, no zresztą sam mówiłeś o idei, tam też odpowiednio sobie trafiają. Dużo się uczy. Dużo się uczysz, nie? I teraz, jaki największy błąd widzisz, który ludzie popełniają? Jeżeli chodzi o kwestię, wiesz, taką, jedna kwestia to inwestycja, drugą życiową. No nie dzielą tych dwóch, naprawdę. Nie dzielą tych dwóch. Mi brakuje w ludziach ludzi. I to, bo to jest naprawdę, ten biznes jest, jak już go masz i robisz, to nie jest interesujący. No, ja to nawet, Sławek Męcen, co się widzimy, to wypomina, że najlepszy twój filmik to biznes, to nuda, no bo no klepiesz. Natomiast mi się otwierają oczy, jak ktoś mówi o jakichś Ramagedonach, biegach, o swoim hobby, że ten, nie wiem, poluje, ten nie poluje, ten jest żeglarzem, ten robi to, ten tamto, ten ma 4 dzieci, ten się wyprowadzą. Mówi, wow, jakie życiowe zmiany. Ale czy ktoś, ile ktoś zarabia? To jest taki parametr słaby, więc ja, jeżeli mogę oczywiście, to nie zapomnijcie o sobie w swoich biznesplanach, że w waszym biznesplanie pierwszy powinien jest być ty, czy to jest chłopak, czy dziewczyna, ty. Co ty z tego chcesz? Najpierw jesteś ty, twoja rodzina, hobby, twoje zdrowie, twoja psycha, a potem jakieś posikane nieruchomości czy kryptowaluty. To są nasze narzędzia. To nie jest nasz Bóg do modlenia, tylko to jest narzędzie. Czy jakieś tam ekwilibrum, czy jakby to nazywacie, wzrośnie, czy nie wzrośnie. No, Ethereum. Ethereum. Wzrośnie, to wzrośnie. No, nie wzrośnie, to nie wzrośnie. Tak szczerze mówiąc. No. Ja to widzę na tych kawalerkach w Łodzi. No wzrosło ze 100 na 200. No i co? No co to? Naprawdę, co z tego? Czy mam się teraz podniecić? Czy mam jakiś baner wywiesić? Czy mam to sprzedać na przykład? Bo wzrosło, nakupić złota i siedzieć na tym złocie. I czekać 6 lat, aż stanieje i odkupić i mówić sobie, wyczekałem. No bo to tak szczerze mówiąc wygląda. No ile można? Naprawdę. Jak się teraz to jest śmieje, nawet śmieszne. Jak się nakupi złota, to trzeba mieć, gdzie te złoto ale trzymać. Ale stary, bo to trzeba nakupić. To też jest drogie. Później kup za to złoto, wiesz, bochenek chleba. No dywersyfikacja. Wiecie co? Dywersyfikacja jest o tyle fajna, że jak masz tych nóg 10 albo 8, to masz ileś wariantów. Jak gdyby najgorzej człowiek się czuje, jakby to porównać, to kurczę, no do jednej nogi. Jak już jedną ci utną nogę, to już to po prostu jest ciężko ci chodzić. Jedna dorobisz, drugą będzie dobrze. Dwie możesz biegać, możesz zrobić wszystko. Inwestycje są piękniejsze niż biznesy, bo inwestycje, tych waszych krypto wszystkich nie znam, ale jak Phil tłumaczył Bitcoina, Bitcoin ma jedną piękną rzecz, że no nie dorobi się go za dużo.
Czyli jest to dobro, jest ograniczona ilość, ograniczone, tak? Jednorodne, podobne podobnie ze złotem, podobno z mieszkaniem w Warszawie, podobnie z ziemią, podobnie tam z kruszcem. I to w inwestycji jest fajne, że ludzi przybędzie przez najbliższe ileś tam lat 2 miliardy, a tych surowców nie, a pieniędzy przybywa 100 razy szybciej niż ludzi. Strasznie wykładnicze tempo jest. To jest, nie wiadomo jaka będzie rewolucja. To jeszcze kolejny wniosek wam powiem, bo rozmawiam z bardzo mądrymi ludźmi, którzy cały czas rozkminiają. Wracamy do średniowiecza, wracamy do punktu wyjścia. Dzisiaj luksusem jest mieć łódkę na Mazurach, czyli trzciny, spokój, nikt nie ma turystów. Luksusem jest mieć wielkie pole na Kaszubach albo gdzieś na, nie wiem, Bieszczadach, chatkę, swoje pomidory. To zaczyna szpanować ludziom, którzy wszystko mają, czyli być niezależnym. Mieć swój prąd, swoją wodę, swoje warzywa, swoją zieleń, zero sąsiadów, żeby się wszyscy, po prostu taki mur i zobaczymy, kto go będzie próbował przewrócić. Do tego stopnia to idzie. Wracając do Sławka Mencena, też fajnie mówi, że 10 lat trzeba przepracować. Nie można mówić w wieku 20 lat, bądźcie rentierami, sprzedajcie krypto, nakupcie złota, zakopcie u babci i jeździcie na hulajnodze. No coś trzeba robić. Tak. Dlatego, tak. Pracę domową trzeba odrobić. Tak, i ten balans jest naprawdę świetny. Jeszcze, żeby tu spuentować, wróciłem do pracy również dla dzieci. Dziecko nie może widzieć, zwłaszcza syn ojca, który nic nie robi. Ja mogę jechać sobie tam przebiec maraton, czy tam 1/4, póki co, czy iść na basen jako moje hobby, ale musi ojciec wziąć telefon i uczyć młodego wilka, jak stary wilk załatwia sprawy. I to jest wiele, wiele takich powiązanych czynników właśnie organizacyjno-psychologicznych, dla których warto i zadbać o robotę, i zadbać o to wasze życie prywatne, ale najważniejsze o to, co w życiu chcecie robić. Słuchajcie, i tym... Przepraszam, że tak się rozgadałem. Nie, tą puentą się zakończymy. Pamiętajcie, że 20 września widzimy się z Kubą na Kongresie Niezależnych Inwestorów. Ci wszyscy, którzy zapiszą się na listę poniżej, dostaną informację o kongresie, ale też będą mieli dostęp do nagrań. Dlatego przybywajcie. Kuba, oprócz tego, że będzie odpowiadać na wasze pytania, to jeszcze potem będzie w panelu dyskusyjnym. Ja z Kubą poprowadzę taką krótką rozmowę, a potem jeszcze będzie panel dyskusyjny, gdzie obok Fila, Radka, Kamila będziemy poruszać rzeczy, które was interesują, więc piszcie również poniżej. Kuba, gdzieś tam byliśmy obok siebie, mieliśmy się bardzo często. W tym roku nasze drogi się zbiegły. Tak. Dziękuję ci bardzo za wywiad i za to, że będziesz u nas na kongresie. Świetna nazwa. Kongres Niezależnych Inwestorów. Ta niezależność to bym podkreślił wręcz przy moim wystąpieniu. Niezależność. I może bardziej technicznie o tych nieruchomościach, bo to jest naprawdę świetna alternatywa. Jak wycofujecie środki z krypto, myślę, że to jest na 20 lat do przodu troszeczkę pewniejsza sprawa. Tym optymistycznym drugim akcentem pozdrawiamy. Dziękuję wam. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Jeżeli jesteś nowy na naszym kanale i chcesz kupić swoje pierwsze kryptowaluty, to pod tym linkiem kliknij w nazwę naszego profilu na YouTube. Po przeniesieniu na główną stronę naszego profilu w prawym górnym rogu znajdziesz linki do giełd i portfela, z których możesz bezpiecznie korzystać.